Magon Szarowska, Magdalena Czerwińska, Magdalena Popławska, Leszek Lichota, a może Jakub Pierwszą. Za chwilę przekonamy się, kto w tym roku otrzyma prestiżową nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. My przypominamy, że jest to jeden z większych honorów przyznawanych młodym aktorom, którzy w swoim zawodzie wyróżniają się nietuzinkowym talentem. Nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego przyznawana jest od 1969 roku. Pierwszym jej laureatem był Daniel Olbryski, a wśród kolejnych osobistości ze świata filmu znaleźli się m.in. Marian Opania, Krystyna Janda, Marek Konrad, Marcin Dorociński czy Maciej Sztur. Tegoroczną zwycięzczynią wyłonioną spośród piątki talentów została Magdalena Popławska, której niestety na gali zabrakło, a nagrodę odebrał jej przedstawiciel i jednocześnie reżyser filmu Arkadiusz Jakubik. Stosunkiem głosów 3-2 o przysłowiową pierś, czyli domyślacie się Państwo, że będzie to niewiasta, zwyciężyła Magdalena Popławska. Panie Arkadiuszu, proszę powiedzieć, czy przekazał już Pan tę radosną nowinę Pani Magdzie? Tak jest, przekazałem tę radosną nowinę, zrobiłem zdjęcie telefonem komórkowym i przesłałem je. Magda teraz gra przedstawienie, o 19:00 zaczęła spektakl. No strasznie chciałbym zobaczyć jej minę na żywo, kiedy odbierze te nagrody. Ja jestem przeszczęśliwy, no co mam powiedzieć, no Magda pewnie również będzie zadowolona, zwłaszcza, że się tego kompletnie nie spodziewała. Konkurencja w tym roku była piekielnie trudna. No Magda ma... Też nie wiem, skąd to przychodzi. Pewien niebywały rodzaj aktorskiej intuicji, no, aktorskiego nosa, że czasami pewnych rzeczy nie trzeba nazywać, a ona to po prostu robi. I to jest dokładnie to, czego od niej się oczekuje. No i to też jest rzadki dar. Magda Popławska jest, krótko mówiąc, piekielnie uzdolnioną młodą aktorką, którą czeka, myślę, świetlana przyszłość i mnóstwo ciekawych aktorskich propozycji. No, bardzo za nią trzymam kciuki, a dzisiaj razem się z nią cieszę, bo to jest dzisiaj jej wieczór. Wieczór Magdy Popławskiej. Arkadiusz Jakubik, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Główna nagroda trafiła w ręce Magdaleny Popławskiej, natomiast publiczność za swojego faworyta uznała Jakuba Gierszała. W swoim imieniu nie do końca zawsze wiem, co powiedzieć. Tak jak teraz na przykład. A jak mówisz w imieniu czyimś i bronisz jego racji i jego przekonań, to jest jakoś tak fajnie zabierać głos, wiesz, w czyimś imieniu. A w swoim to ja co mogę powiedzieć? No dziękuję. Dziękuję widzom przede wszystkim, bo dzięki nim mam tą nagrodę. A jak się czułeś w tej roli? W ogóle zagubiony, bo właśnie rozmawialiśmy przed chwileczką, że znakiem jakichś takim dzisiejszych czasów jest brak jakiegoś takiego konkretnego kierunku, jakiegoś autorytetu, jakiegoś takiego... Są idole, którzy są tak ulotni. Nie ma takiego, wiesz, żadnego konkretu i bez tego konkretu się tak, wiesz, po tym świecie miotasz i nie wiesz, o co ci chodzi, nie wiesz, do kogo się zwrócić. I takie miałem wrażenie mocne, wiesz, po tych ludziach, których spotkałem, nie, przygotowując się do filmu. Specjalnie dla wszystkich widzów Kulisów Kultury, szczególnie fanek Kulisów Kultury, Jakub Gierszał, laureat Nagrody Publiczności imienia Zbigniewa Cybulskiego. Dziękujemy. Dzięki. Emocje już opadają, a na akordzie kolejny będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.